Czy kierujący pojazdem poruszającym się prawym pasem ruchu po ominięciu tego znaku ma obowiązek umożliwić tobie zmianę pasa ruchu? Zwróćcie uwagę, to pierwszeństwo kierujący pojazdem, który jest na lewym pasie, nabywa pierwszeństwo przed jadącym na prawym pasie, ale w miejscu, gdy następuje już zanik jego pasa ruchu. A tutaj mamy pod spodem, to co ja dobrze widzę, 200 metrów jeszcze. Czyli to jeszcze nie jest końcówka tego pasa lewego, czyli tutaj jadący tym lewym pasem jeszcze nie ma pierwszeństwa.